Panie Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Jest nas tu troszeczkę mniej dzisiaj, ale jest nas na tyle dużo, że możemy skorzystać z tej Bożej obietnicy, że nas jest więcej niż dwóch albo trzech. Jedna siostra, nie wiem, która to była, ale modliła się taką modlitwą, żebyśmy mieli radość niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujemy. A ja chciałbym o tej radości mówić, która no, w życiu chrześcijanina nie zawsze jest taką radością w danej chwili, ale Słowo Boże nas do tego wzywa. I to jest zapisane, to słowo, którym chciałbym się dzielić w liście Jakuba, zaraz w pierwszym rozdziale. I w liście Jakuba jest napisane, zaraz na początku, w drugim wierszu jest takie słowo. Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie. Inne tłumaczenie mówi, gdy różne próby przechodzicie. Za największą radość miejcie. I chciałbym powiedzieć, że każdy z nas może sobie zadać takie pytanie, czy ja w tym momencie, jak przechodzę próby i doświadczenia, mam radość? Każdy sobie odpowie sam szczerze, ale ja wiem, że nie zawsze tak jest, żebyśmy my taką przeżywali wielką radość i zadajemy sobie nieraz takie pytanie, dlaczego to akurat mnie spotyka? Ja jestem dzieckiem Bożym, ja czegoś więcej oczekuję, a tu tutaj takie doświadczenia. Kiedyś taki młody człowiek u nas w Boże, student teologii, mówi, no ja się nawróciłem, wszystko zostawiłem, jestem dzieckiem Bożym i myślę, że teraz tam wszystko mi tak się będzie układać, jak my mówimy naj, a no coraz trudniej mi w życiu się wiedzie. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus nie powiedział, że wszystko będzie się dobrze układać, kiedy rozmawiał jeszcze w czasie ostatniej wieczerzy, ale co nam zagwarantował, że On będzie z nami. I to słowo, które tutaj jest napisane, apostoł Jakub, to był taki bardzo praktyczny i on nam daje takie różne rady, jak mamy żyć i postępować na co dzień. I on nam mówi o tym, żeby się radować. A apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian takie znane miejsce 8:28, tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. My wiemy, kiedy apostoł Paweł i Sylas znaleźli się w więzieniu, w tej najgłębszej ciemnicy, jaka była budowana w tych rzymskich więzieniach, to oni wtedy zaczęli chwalić Pana i wielbić głośno. Nie wiem, pobici, zamknięci w kłodach, a więc już nic gorszego sobie nie można wyobrazić. Oni przyszli do Filipii, żeby tam głosić Słowo Boże, bo byli pewni, że ich tam Pan posyła i teraz wylądowali głęboko w ciemnicy, w więzieniu. A oni zaczęli chwalić i my wiemy, jak się sytuacja zmieniła. Chciałbym powiedzieć, że my wiele rzeczy nie rozumiemy w danym momencie, ale jeśli my będziemy żyli zgodnie ze Słowem Bożym, to jest tak powiedziane, zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie. Chciałbym powiedzieć, że w Starym Testamencie, gdy my czytamy wiele prób, jakie mężowie Boży przechodzili, to oni to byli mężowie Boży, którzy byli doświadczani. My nie czytamy o doświadczeniach tych tuzinkowych, tych różnych przeciętnych ludzi, ale tych wybitnych mężów Bożych, takich wzorców, jakie nam Słowo Boże przedstawia. Gdy my popatrzymy na takiego męża jak Noe, on był postawiony na taką próbę, on budował korab na suchej ziemi, na lądzie, nie w jakimś doku, tam gdzie się buduje statki, tak jak się to dzisiaj robi, ale my czytamy, że on uczynił wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. I ludzie patrzyli na niego, no człowieku, co ty to robisz? A on był posłuszny, to było wielkie doświadczenie i to trwało lata. To nie było tak, my jak jakieś krótkie doświadczenie, no to jeszcze przetrzymamy, ale jeśli coś dłużej trwa,
to takie wzdychanie, a długo jeszcze. Drugim takim mężem, o którym można powiedzieć w kolejności, to był Abraham, który bardzo wiele przeszedł i chciałbym o nim trochę więcej mówić. Najstarsza księga Starego Testamentu, księga Joba, nam mówi o jego cierpieniach i o tym, że kiedy on był doświadczany, on żałował tego dnia, że się urodził i tak dalej. My wiemy, że jego narzekanie to było, no, jest to dokładnie opisane, a ci, co mieli go przyjść i pocieszać, to mu jeszcze tak go dobijali. Chciałbym powiedzieć, ale to wszystko go tak przybliżyło do Boga, że w końcu on powiedział, kiedyś ucho moje słyszało go, a teraz oko moje widzi Cię, oko moje widzi Cię. Chciałbym jeszcze taką jedną, my wiemy, że Dawid, że Józef, że Mojżesz, oni byli wszyscy doświadczani. Ale chciałbym jeszcze taką jedną bezimienną osobę wymienić, która też była bardzo doświadczona, a to była taka dzieweczka, która nie miała w ogóle o niej, jej imienia, Słowo Boże nie wymienia. Dzieweczka izraelska, która była wyrwana z domu rodzicielskiego i znalazła się na dworze Naamana, w domu Naamana, po to, żeby usługiwać jego żonie. A my wiemy, że Naaman był wielkim, wybitnym wojskowym, był dowódcą, ale był trędowaty. I ta dzieweczka, która była w tym domu, oderwana od najbliższych, nie miała żadnych kontaktów, nie żaden konsul ani ambasador, jakby się to dzisiaj miało praktykować, nie upomniał się o tą obywatelkę izraelską. Ta dziewczyna była skazana na niewolnictwo, pozostawanie w niewoli do końca życia, ale ona miała wiarę w jedynego Boga. Ona miała taką mocną wiarę, że ona miała też i tą miłość, którą Bóg dał. I my wiemy, że ona nie miała satysfakcji z tego, że ten dowódca wojsk, tych wojsk, które ją wyrwały z tego domu rodzicielskiego, ale ona nie miała do niego nienawiści, ale wręcz mówi do swojej pani, o, gdyby mój pan znalazł się w Samarii, tam jest prorok. Chciałbym powiedzieć, że tą osobę wymienia Pan Jezus. Kiedy mówi w Ewangelii Łukasza, mówi, za czasów Elizeusza proroka nie był ani jeden Izraelita oczyszczony z trądu. Ale jest powiedziane, ale Naaman Syryjczyk został oczyszczony z trądu na świadectwo tej dziewczyny. A gdybyśmy popatrzyli na tą historię jeszcze dalej, my wiemy, że Syria, czy Asyria wiecznie prowadziła wojny z Izraelem, a według historii blisko 40 lat po tym wydarzeniu, jak ten Naaman poznał, że jest Bóg w Izraelu, to on doprowadził do tego, że blisko 40 lat nie było wojny między Izraelem i między Syrią. Taka dzieweczka, nie czytamy o jej imieniu, ale Pan Jezus ją wymienił. Tam nie jest wypisane jej imię, ale ona żyła z Bogiem. To wielkie doświadczenie. Nie jest napisane, czy ją wynagrodzili, czy mogła wrócić do swoich i tak dalej. To nie jest napisane, ale jest napisane świadectwo jej życia, że nie mówili, a jakieś tam dziewczę, co ona tam sobie gada. Ale kiedy on usłyszał ten Naaman o tej wieści, to on poszedł z tym do króla. Więc wyobrażać sobie możemy, że życie tej dziewczynki było takim świadectwem, a było z drugiej strony wielkim doświadczeniem. Ale ona nie zwątpiła. Chciałbym mówić o wielu mężach Bożych i chciałbym powiedzieć, że w Starym Testamencie mamy zapisane prośby mężów Bożych, żeby byli doświadczani. Czy my o to prosimy? No raczej tak, no,
żeby nam to życie jakoś inaczej uchodziło. I chciałbym powiedzieć, że dzisiaj w dobie głoszenia Ewangelii sukcesu czy Ewangelii dobrobytu, mówienie o przechodzeniu prób i doświadczeń, to nie jest takie, co chwyta, co pociąga, tak? A my wiemy, że w Starym Testamencie byli mężowie, którzy prosili Pana o doświadczenia. Ja przeczytam takich parę miejsc z Księgi Psalmów. Wiemy, że Dawid to był mąż według upodobania Bożego i on w Psalmie 26 na przykład zwraca się do Boga i mówi, Psalm 26, drugi wiersz: spróbuj mnie, Panie, i doświadcz mnie, wypław ogniem nerki moje i serce moje. Tu w pierwszym wierszu mówi Dawid: sądź mnie, Panie, a w drugim wierszu mówi: spróbuj mnie, Panie, doświadcz mnie, wypław ogniem. Wiemy, że złoto, jeśli my je chcemy oczyścić, to my musimy przeprowadzić przez ogień. I on mówi o wypławieniu przez ogień. W Psalmie 139 mówi również Dawid, prosi Pana, żeby go wyszpiegował. 23 wiersz Psalmu 139. Wyszpieguj mnie, Boże, a poznaj serce moje. Doświadcz mnie, a poznaj myśli moje. I obacz, jeśli jest droga odporności we mnie, a prowadź mnie drogą wieczną. Tu jest powiedziane: poznaj serce moje, a więc to, skąd to życie pochodzi, doświadcz mnie i tak dalece się posuwa, że poznaj myśli moje. Ja czytam ze Starego Tłumaczenia, troszeczkę może w Nowym jest inaczej, ale sens jest ten sam. Chciałbym powiedzieć, że prosi o doświadczenie serca, o doświadczenie myśli. My wiemy, że w myślach bardzo często człowiek zgrzeszy, puści sobie tylko tak myśli, tak samopas, a my wiemy, co w króciutkim czasie przez nasz umysł może przejść. I on prosi: Panie, doświadcz mnie. A my wiemy, że Dawid to był mężem według upodobania Bożego. A on jeszcze prosi: Panie, doświadcz mnie. I wiemy, że kiedy prosił o to, żeby go Pan doświadczył, to się działo i on się przybliżał do Pana. Ale też wiemy z historii Dawida taką smutną rzecz, kiedy on sobie tak odpoczął, rozglądał się wieczorem i na balkonie zobaczył, czy na tarasie, że myje się tam Betsaba, piękna kobieta. Oczy jego były tam skierowane. To też było doświadczenie i my wiemy, że on nie wytrwał. On w tym wypadku upadł. I chciałbym powiedzieć, że taki sługa Boży Ter Stegen, no on żył już blisko 150 lat temu, on takie słowa powiedział w takich hasłach, które czytam na co dzień, tam jest napisane, że oczy, umysł i język są drzwiami, które wyprowadzają człowieka na zewnątrz. Idziesz za nimi, prowadzisz z powrotem niepokój do swojego serca. Oczy i uszy to pożądanie. Popatrzę, coś mi się podoba. I to teraz jest już teraz coś, co zajmuje moje myśli. I to wyprowadza na zewnątrz. Dlatego mówi ten psalmista Dawid: wyszpieguj mnie, poznaj serce moje, poznaj myśli moje. To jest prośba męża Bożego. Gdybyśmy popatrzyli na proroka Jeremiasza, chciałbym powiedzieć, że ten sługa Boży Jeremiasz też się zwraca do Pana i w rozdziale 20, 12 wierszu, to jest chyba, jest napisane, prorok Jeremiasz, 20 rozdział, 12 wiersz: przetoż, o Panie zastępów, który doświadczasz sprawiedliwego, który wypatrujesz nerki i serce, niech widzę pomstę Twoją nad tymi, Tobie zaiste odkryłem sprawę moją.
Przetoż, o Panie zastępów, który doświadczasz sprawiedliwego. Pan doświadcza sprawiedliwego. I chciałbym powiedzieć, że celem doprowadzenia, czy dopuszczenia do próby, czy do pokuszenia, jak to w różnych tłumaczeniach jest napisane, jest zwycięskie przetrwanie i pogłębienie wiary, a nie zagrożenie naszej wiary lub nawet całkowite zniszczenie. Chciałbym powiedzieć, że to ma prowadzić do pogłębienia naszej wiary, do przybliżenia do Pana. I my możemy powiedzieć, że te najpiękniejsze psalmy, które Dawid pisał, były wtedy, kiedy on był najbardziej ściśniony i on najbardziej wołał do Pana. I dlatego jest to tak bardzo istotne, żebyśmy my trzymali się tego i to wszystko, co Bóg dla nas przygotował, przyjmowali z Jego ręki. Ja dzisiaj chciałbym tak wspólnie z Wami, tak jak tu jesteśmy, zastanowić się nad próbami, jakie przechodził mąż Boży Abraham. My wiemy, że mąż Boży Abraham jest nazwany ojcem wiary, a więc ojcem wiary, wiary, która była tak wielokrotnie doświadczana. I gdy my popatrzymy na Księgę Genezis, na pierwszą księgę, na 12 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, to my czytamy o Abrahamie, jak on otrzymał polecenie wyjścia w nieznane. My czytamy w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej takie słowa. I rzekł Pan do Abrama: wynieś z ziemi Twej i od rodziny Twej i z domu ojca Twego do ziemi, którą Ci pokażę. A uczynię Cię w naród wielki i będę błogosławił i uwielbię imię Twoje i będziesz błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Ciebie przeklinać będę i będą błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi. Wtedy wyszedł Abraham, jak mu rozkazał Pan. Tutaj, gdyby jeszcze na moment, gdybyśmy popatrzyli jeszcze do dziejów apostolskich, wiemy, że kiedy Szczepan był wezwany przed Radę, to on mówił, ja proszę nie szukać, jest w 7 rozdziale dziejów apostolskich napisane: wtedy rzekł najwyższy kapłan do, jak to się ma ta rzecz, oskarżenie Szczepana, a on rzekł: mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie, Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, przed tym jeszcze, niż mieszkał w Haranie, i rzekł do niego: wynieś z ziemi twojej i od twojej rodziny i idź do ziemi, którą ukażę. Niektórzy na ten temat bardzo dużo mówią, że Szczepan mówi, że Pan przemówił do niego w Haranie, a Szczepan mówi, że Pan przemówił do niego w Ur Chaldejskim. Te poprzednie wiersze, ostatnie wiersze z 11 rozdziału mówią o tym, że on wyszedł z Ur Chaldejskiego i zatrzymał się w Haranie. Chciałbym powiedzieć, że Abraham był wielokrotnie wystawiany na różne próby, ale to była jedna z największych prób, może powiedziałbym nie największa, ale taka próba, na którą są narażeni nasi bracia i siostry, którzy podejmują ten krok, tą najwłaściwszą decyzję oddania swojego życia Panu Jezusowi. Tu jest powiedziane, Abraham otrzymał objęte takie polecenie: wynieś z ziemi tej, od rodziny twej i z domu ojca twego. A więc wszystko dotychczasowe pozostawić i wyjść. To nie jest taka łatwa sprawa. Tu jest powiedziane z ziemi tej. Gdy my popatrzymy na Ur Chaldejskie, to z wykopalisk, o których czytamy, dowiadujemy się, że Ur Chaldejskie to było miasto, wspaniałe miasto, wybudowane, i angielska ekspedycja, która w latach 920
1930 odkopało ruiny tego miasta, to się pokazało piękno i wielkość tego miasta. Miasto Ur to było miastem, które było tak jakby w dwóch etapach budowane. Pierwsze, te najgłębsze fundamenty, to co dążono odkopać, to było pokryte takim mułem. To świadczyło o tym, że to miasto już było przed potopem. A drugie, to co zostało odkryte, to było miasto wybudowane ściśle według planu. Tam były ulice, zresztą na zdjęciach można to zobaczyć. Ulice były wytyczone i były domy, jeden obok drugiego, piętrowe domy budowane z palonej cegły, a więc glina wypalana, i to było łączone taką zaprawą naszego, można podobną do naszej smoły albo asfaltu, a więc bardzo trwałe. I te domy wszystkie były piętrowe, na dole była kuchnia, była olbrzymia zawsze łaźnia, przyjmowanie gości, a na piętrze były sypialnie i tak dalej. I to zostało odkopane i tam była olbrzymia świątynia, która miała tam ponad 30 metrów wysoki, taka okrągła świątynia, i w tej świątyni oddawano cześć tym bożkom Nanar i Syn. Takich bożków czczono tam. I to miasto Ur, okazało się, że jak odkopali, leżało nad brzegiem rzeki Tygr, Eufrat, i było również tam miastem portowym, gdzie odbywał się handel. A więc tam, w takim wspaniałym mieście, w tym Ur Chaldejskim, mieszkał Abraham. I teraz on ma to zostawić, tam ma rodzinę, on ma się od niej odłączyć i on teraz otrzymuje taką, no takie polecenie, wyjdź w nieznane. Czy takie coś by nam odpowiadało? Chciałbym jeszcze powiedzieć, że to, co się działo tam w Mezopotamii, w Ur Chaldejskim, to było pogaństwo, i wśród tego pogańskiego ludu, który tam zamieszkiwał, Pan powołał Abrahama. Wtedy jeszcze Abrama. My już mówimy Abraham, bo to nam tak jakoś lepiej wychodzi. Ja chciałbym powiedzieć, że on go powołał, żeby go wyrwać z tego świata, z tego, co się tam wszystko działo, z tych obrzędów. Gdy my tylko popatrzymy na to, te ekipy archeologiczne, które odkopały to miasto, to czytałem o tym, zresztą to jest w encyklopedii podane, jest taki olbrzymi złoty hełm, który był w skarbcu królewskim dla króla. Miecze i tak dalej, tam było samo złoto, więc tam było takie bogactwo, ale co było również takie bardzo straszne, przy grobach królewskich były groby masowe, gdzie zabijano żołnierzy, muzyków, służbę króla. Jak on umierał, to ci mu musieli towarzyszyć, ich zabijano. Takie straszne miasto było to. I również tam była praktyka stosowana, że ofiarowywano dzieci, pierworodnych synów, tym strasznym bożkom. To wszystko było tam prowadzone. Ja czytałem opis taki, bo to pismy klinowym jeszcze zapisane, te historie są odtwarzane, że takich chłopców, jak prowadzono na ofiarę, gdzie mieli być zabici, oni byli odpowiednio ubrani i tak dalej, i byli napojeni takimi ziołami, chciałbym powiedzieć to, co dzisiaj my określamy jako narkotyki, i taki chłopak nie wiedział, że on idzie na stracenie, że będzie zabity i złożony na ofiarę. To wszystko było praktykowane w Ur Chaldejskim. I teraz z tego wszystkiego miał wyjść, bo Pan chciał go przygotować. I my wiemy, że nieraz jest to konieczne, żeby wyjść z tej ziemi, w której jesteśmy, odejść od swojej rodziny, bo to ta rodzina jego to praktykowała, i teraz udajemy się w nieznane. I teraz Abraham otrzymuje to polecenie,
ale otrzymuje jeszcze obietnicę. I ta obietnica zapisana jest w drugim wierszu. I uczynię cię w naród wielki. A gdy popatrzymy na poprzedni rozdział, to wiemy, że była Saraj niepłodna i nie miała dziatek. Więc no, nie miała dziatek, a tu jest powiedziane uczynię cię w naród wielki. A więc same takie momenty występują tutaj, które mówią, czy aby to jest do zrealizowania. Moja żona niepłodna, no a on mi tu mówi, uczynię cię w naród wielki. To jest ta pierwsza z tych siedmiu obietnic, które tu są wypisane, które są powiedziane do Abrahama. Będę cię błogosławił. A więc wiemy, że co przynosi błogosławieństwo. My sobie z tego, jako dzieci Boże, zdajemy sprawę, co to znaczy dożywać błogosławieństwa. I jest powiedziane, uwielbię imię Twoje. My wiemy, w Starym Testamencie Żydzi, kiedy potem rozmawiali z Jezusem, to oni mówili, ojca mamy Abrahama. Nie mówili Bóg Ojciec, ale mówi Ojciec nasz Abraham. Oni wielbili to imię Abrahama, to było dla nich czymś wielkim. I teraz będziesz błogosławieństwem. To jest następne, to błogosławieństwo. I będą błogosławione narody przez ciebie. A więc same takie superlatywy, ale chciałbym powiedzieć, że od razu ta pierwsza to takie pytanie stawia. Czy to jest możliwe uczynię cię w naród wielki, jak tu jest wiadomo, że Sara była niepłodna. Niektórzy Żydzi i bibliści mówią, twierdzą, że to, że Lot poszedł z Abrahamem, to dlatego, że no Lot wiedział, no Abraham nie ma dzieci, to może ja jego bogactwo odziedziczę. To są takie spekulacje, no wiele na ten temat można czytać. W każdym razie my czytamy, że te wszystkie błogosławieństwa, których tu jest siedem, to były dane Abrahamowi. Siedem to jest zawsze pewną taką liczbą pełni, która jest w Starym w Słowie Bożym przytaczana i podkreślana. Chciałbym powiedzieć, że Abraham wyszedł, jako mu powiedział Pan. I chciałbym powiedzieć, że on przeszedł wiele prób, wiele doświadczeń. On się udał do tej ziemi, którą Pan dla niego przeznaczył. On zamieszkał w Bersebie. I chciałbym powiedzieć jedno, że wszędzie, gdzie był, budował ołtarz, składał ofiary, wielbił Pana i ciągle powtarzało się to jedno, ale nie mam syna. I my wiemy, że Sara była no, kobieta bardziej zapobiegliwa, te zwyczaje, no dzisiaj się czegoś takiego nie praktykuje, ale da mu służebnicę swoją, miej z nią dziecko i my wiemy, że był Ismael jego synem. I chciałbym jednak powiedzieć, że Pan Bóg trzyma się swojej obietnicy i kiedy Abraham miał 100 lat, to Sara urodziła w późnym wieku syna. I chciałbym powiedzieć, że Abraham miał syna Izaka, a Ismaela wraz z Hagar usunął ze swojego domu, ze swojego, no on był bardzo bogaty, miał wiele służby, ze swojego środowiska usunął Ismaela, bo już miał tego oczekiwanego Izaka. I teraz jest chyba ta największa próba, o której chciałbym mówić, którą miał przechodzić Abraham. I my czytamy o tym w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. To gdy się stało, kusił, albo inaczej doświadczał Bóg Abrahama i rzekł do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, owom ja. I rzekł Bóg, weź mi teraz syna twego, jedynego twego, którego miłujesz, Izaka, idź do ziemi Moria i tam go ofiaruj na ofiarę paloną na jednej górze, o której ci powiem. Chciałbym powiedzieć, że Pan woła Abrahama, zwraca się do Abrahama i my wiemy, że Pan rozmawiał wielokrotnie z Abrahamem i teraz mówi do niego, Abrahamie, Abrahamie. A on teraz mówi, oto jestem Panie, co
masz mi do powiedzenia. Oto jest, Panie. I on teraz mówi do niego, weź mi teraz syna Twego, jedynego, tego, którego miłujesz, Izaka. Weź go, idź teraz do ziemi Moria i złóż go w ofierze palonej na górze, na miejscu, które ja Ci wskażę. A więc jedyny syn i on, Pan wiedział, którego Ty miłujesz, na którego tak długo czekałeś, Izaka, idź z nim do ziemi Moria i złóż go w ofierze palonej. Tak jak już powiedziałem, w tym czasie, kiedy żył Abraham i on wyszedł z Ur Chaldejskiego, jak powiedziałem, tam ofiarowywanie ludzi to nie było nic szczególnego. To było praktykowane. Abraham już był sługą Bożym, był wywołanym, wybranym przez Boga. I kiedy on usłyszał, ja mam ofiarować mojego syna, tego jedynego syna na ofiarę paloną, to znaczy, że ja go mam spalić na ołtarzu, ale przedtem go muszę jeszcze zabić, nie? Zanim on będzie spalony. I on usłyszał takie polecenie. Chciałbym powiedzieć, że to była chyba ta najtrudniejsza próba, największe doświadczenie, jakie Abraham w swoim życiu musiał przejść. Jedyny, którego miłujesz, i to Pan mówi, czyli wiedział, że on miłuje go, tego Izaka, idź do ziemi Moria. Gdy my popatrzymy, potem, wtedy Abraham mieszkał w Bersebie, to popatrzymy, a ta góra Moria, według wszelkich takich określeń biblistów, to góra Moria, ta wzgórze, to Jerozolima, tam gdzie później, tam gdzie był ten ołtarz, gdzie miał być złożony w ofierze Izak, że to było miejsce, gdzie później powstała świątynia Salomona, a więc to był, jakbyśmy popatrzyli na mapę, ładny kawałek drogi i teraz idzie do ziemi Moria, on bierze swoich dwóch sług i bierze swojego syna i idą. My nie czytamy, że on tam się żegnał z Sarą, nie radził się z Sary, ale my czytamy, że tutaj jest napisane, wtedy wstawszy Abraham bardzo rano, osiodłał osła swego, wziął dwóch sług swoich ze sobą i Izaka, syna swego, a narąbawszy drewna na ofiarę paloną, wstał i szedł na miejsce, o którym mu Bóg powiedział. Chciałbym powiedzieć, że to jeszcze nie było to, że idź i to zrób. Ale on miał teraz taki czas i on mógł się nad tym zastanawiać. Boże, ja mam obietnicę, że mnie rozmnożysz w naród wielki, a tu mam jedynego umiłowanego syna i ja go mam ofiarować. Możemy sobie wyobrazić, co on myślał. Tu nic nie pisze, co on myślał, ale można wnosić z tego, że on szedł w milczeniu. 3 dni szedł i obok niego był ten syn, ten umiłowany syn i on niesie to drzewo i on niesie ten ogień. I teraz, kiedy na 3 dzień zobaczył już tą górę Moria, to wzgórze, to on zostawia tu tych sług swoich i każe im tu czekać razem z tym osłem, na którym wieźli, który był tym środkiem transportu. I teraz bierze tego syna i teraz idą w milczeniu na górę Moria. I chciałbym powiedzieć, że na Izaka włożył jeszcze Abraham to drzewo, które było potrzebne, które było przygotowane, a sam miał w takim naczyniu te żarzące się węgle. Według takich wyliczeń biblistów jest napisane, że Izak już miał 37 lat. No w każdym razie już miał tam trochę tych latek, już był prawie, według naszej oceny, dorosły. I teraz idą z tym ojcem i on przerywa to milczenie, mówi i bardzo logicznie myśli, ojcze, tu jest drewno,
Ty niesiesz ogień, a gdzie jest ta owca na ofiarę paloną? Takie pytanie. Chciałbym powiedzieć, że to był jeszcze taki jeden moment bardzo trudny dla Abrahama, żeby dać synowi odpowiedź. Ja sobie tak wyobrażam, że jak on to mógłby usłyszeć jakąś niewłaściwą odpowiedź, no to co mógł ten Izak zrobić? W nogi ucieka, no bo on miał być ofiarowany. Tak jak mówiłem, tych, których ofiarowano w Mezopotamii, to oni byli odurzani różnymi narkotykami, to znaczy ziołami, takimi o działaniu jak narkotyki, że oni nie wiedzieli, że będą składani na ofiarę. Ale ten szedł na trzeźwo i teraz ten mu odpowiada: Bóg obmyśli sobie ofiarę na tą ofiarę paloną. Bóg obmyśli. Chciałbym powiedzieć, że w tym całym doświadczeniu trwał przed obliczem Bożym Abraham. On szedł, on był człowiekiem, on też miał różne myśli, ale on wiedział, że ma być posłuszny i on szedł. I my czytamy, że on przyszedł na miejsce. Jeszcze dodam, że Izak otrzymał taką odpowiedź i szedł spokojnie z ojcem dalej. I teraz my czytamy, że on przyszedł. Ja to przeczytam, żeby nie kształcić. I rzekł Izak do Abrahama, ojca swego, mówiąc: Ojcze mój. A on odpowiedział: Owo ja, synu mój. I rzekł Izak: Oto ogień i drwa, a gdzie baranek na ofiarę paloną? Odpowiedział Abraham: Bóg sobie obmyśli baranka na ofiarę paloną, synu mój. I szli obaj pospołu. Gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa, a związawszy Izaka, syna swego, włożył go na ołtarz na drwa. Chciałbym powiedzieć, że tu jest ten moment, że oni dochodzą teraz do tego miejsca, buduje ten ołtarz i teraz on związuje tego syna i kładzie go na ołtarzu. No to ktoś by po ludzku mówił, on się dał związać i to wszystko się odbywało zgodnie z tym, jak Abraham w posłuszeństwie Bogu to wykonywał. Chciałbym powiedzieć, że jest bardzo dużo spekulacji na ten temat. Żydzi opowiadają taką historię. To jest bardzo zresztą ciekawe, kiedy Izak wrócił z powrotem. My znamy Słowo Boże, więc wiemy, że Pan Bóg w ostatniej chwili przerwał to, że widział, że Abraham był posłuszny. I Żydzi opowiadają, i to jest cała taka historia, która jest czytana przy różnych okazjach, Żydzi starozakonni, że kiedy Izak wrócił do domu ze swoim ojcem i opowiedział swojej matce, jak go Abraham związał, żeby go złożyć na ofiarę, że ona się tak tym przejęła, że umarła. Tego Słowo Boże nie pisze, ale to nauczają Żydzi. I ja chciałbym powiedzieć, że również Józef Flawiusz, ten historyk, który był jeszcze przed narodzeniem Pana Jezusa i po narodzeniu Pana Jezusa, ten, który opisał między innymi zdobycie Jerozolimy, to on całą historię opisał, co Abraham rozmawiał z Izakiem, ale to nie, Słowo Boże nam tego nie pisze. A ja wierzę, że była taka Boża obecność, że Abraham mógł do ostatniego momentu zrobić wszystko to, co Bóg mu kazał. Bo my czytamy, że kiedy go już związanego miał na tym ołtarzu i wyciągnął rękę z tym sztyletem, żeby go zabić, to anioł wstrzymał jego rękę. A więc doszedł do tego momentu, że ani na chwilę nie wątpił. Ja chciałbym powiedzieć, że w liście do Hebrajczyków czytamy o tym, że wiarą ofiarował Izaka. On wiedział, że ten Bóg, który mu dał tego jedynego syna, że on wszystko może i on był posłuszny. I teraz my dowiadujemy się o tym, ja żeby tego nie zmienić, przeczytam. I wyciągnął Abraham rękę swoją i wziął miecz, aby zabił syna swego. Lecz zawołał nań anioł pański z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie.
A on rzekł, owom ja. I rzekł anioł, nie wyciągaj ręki twojej na dzieci i nie czyń mu nic, bom teraz poznał, iż się ty boisz Boga i nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu dla mnie. Tu jest powiedziane, bom teraz doznał, że się boisz Boga i nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu dla mnie. My wiemy, kiedy nas coś spotyka, to my zaczynamy, Panie, prosić, a czy aby, to Abraham tego nie robił. Abraham był posłuszny i do ostatniej chwili to, co jest tu napisane, zrobił, żeby tą ofiarę złożyć zgodnie z Bożym poleceniem. Bo my czytamy, idź i złóż syna twego na ofiarę paloną, więc on to wszystko zrobił. Ale kiedy on przez anioła wstrzymał ten rytuał, to ofiarowanie, to teraz czytamy dalej, podniósł Abraham oczy swe i ujrzał, a oto baran za nim uwiązł w cierniu za rogi swoje. A szedłszy Abraham wziął barana i ofiarował go na ofiarę paloną miasto zamiast syna swego. I nazwał Abraham imię miejsca onego Pan obmyśli, stądże po dziś dzień mówią na górze pańskiej będzie obmyślane. Wtedy zawołał anioł pański na Abrahama powtórnie z nieba mówiąc, przez siebie samego przysiągłem, mówi Pan, ponieważeś to uczynił, a nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu, błogosławiąc, błogosławić ci będę. A rozmnażając rozmnoży nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie, jak piasek, który jest na brzegu morskim, a odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół twoich. I błogosławione będą w imieniu twoim wszystkie narody ziemi, dlatego, że usłuchałeś głosu mego. Czytamy, wrócił wtedy Abraham do sług swoich i wstawszy, przyszli z pospołu do Bersebe, bo mieszkał Abraham w Bersebie. Chciałbym powiedzieć, że to, co tu mamy opisane, tą historię, mówią nam o takim bezkompromisowym posłuszeństwie Bożym poleceniom. I możemy popatrzeć, że Abraham był doświadczany. Pierwsze było, wynić z ziemi od rodziny twojej i idź, gdzie ci pokażę. I chciałbym powiedzieć, że w miarę jak on przybliżał się do Boga, był coraz bliżej, to te wymagania, my byśmy może tak powiedzieli, ta poprzeczka wymogów była coraz wyższa, bo w końcu to, co miał najdroższego, to on wtedy miał złożyć w ofierze. I tu jest powiedziane, i dlatego, że nie sfolgowałeś, ale byłeś posłuszny głosowi Pana Boga twego. Chciałbym powiedzieć, że to nam coś mówi. To nam wskazuje na taki wzorzec. Ja bym chciał powiedzieć, żeby każdy z nas się nad tym może i zastanawiał, czy ja jestem posłuszny, czy w takim doświadczeniu, które mnie spotyka, czy ja respektuję to, co mój Pan, czego mój Pan ode mnie oczekuje. Ja bym powiedział tak, jak już wspomniałem, że w Starym Testamencie byli mężowie Boży doświadczani, ale w Nowym Testamencie również. I gdy my popatrzymy na historię uczniów Pana Jezusa, to my wiemy, że Judasz zdradził, jaki był jego koniec, wiemy. Tych 12 apostołów, oni byli rozproszeni, i według tych wszystkich danych, o których myśmy już tak się dowiadujemy i z historii, był jedyny uczeń, który najprawdopodobniej umarł w sędziwym wieku, bo dożył blisko 100 lat, to był apostoł Jan. A reszta ci uczniowie, oni czy apostołowie, oni wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. I my wiemy, że Pan dla nich miał taką drogę. I chciałbym przeczytać takie miejsca dotyczące świadectwa takiego męża Bożego, jakim był apostoł Paweł. Ja już o tym mówiłem, wymieniłem. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł przechodził różne
trudności, różne doświadczenia. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntów, zaraz w pierwszym rozdziale, my czytamy od 8 wiersza takie słowa. Albowiem nie chcemy, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, o ucisku naszym, który nas spotkał w Azji, i żeśmy nazbyt byli obciążeni i nadmożność, tak żeśmy poczęli wątpić i o życiu. Owszem, i sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sami w sobie, ale Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiej śmierci wyrwał nas i jeszcze wyrywa, w którym nadzieję mamy, iż i na potem wyrwie. To pisze apostoł Paweł do Koryntian. I może jeszcze ostatni, to 11 rozdział tego samego listu, to jest przedostatni rozdział, apostoł Paweł pisze o tym, co on wszystko musiał przechodzić. I w 11 rozdziale czytamy od 23 wiersza. Sługami Chrystusowymi są więc ja w pracach obficiej, w razach nadmiarę, w więzieniach obficiej, w śmierci częstokroć. Od Żydów wziąłem 5 kroć, po 40 plag bez jednej. 3 kroć byłem bity rózgami, raz byłem kamionowany, 3 kroć się ze mną okręt rozbił, dzień i noc byłem w głębokości morskiej. W drogach częstokroć, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od swego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwie w mieście, w niebezpieczeństwach na puszczy, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W pracy i w utrudzeniu, w niedosypianiu często, w głodzie i pragnieniu, w postach często i zimnie i na gości. To jest świadectwo apostoła Pawła, który to wszystko musiał przeżyć. I gdy my czytamy historię powołania apostoła Pawła, który wtedy jeszcze jako Saul był w Damaszku, był niewidomy, oślep, bo on spotkał się z Jezusem i on się modlił. I Ananiasz, taki sługa, który był w Damaszku, otrzymał polecenie: idź do domu na ulicę prostą, a tam jest Saul, który się modli. I my wiemy, że kiedy Pan wysyłał tego Ananiasza, my o nim nic więcej nie wiemy, to ten Ananiasz mówi: Panie, ale czy ty się nie mylisz? On tu przyszedł po to, żeby prześladować, a ja tam mam iść? A Pan odpowiada: idź, albowiem on jest mi naczyniem wybranym, a ja mu ukażę, jak wiele musi cierpieć dla imienia mego. Gdybyśmy mieli dzisiaj takiego apostoła między nami, to chyba by go wszyscy chcieli wozić takim papamobilem, jak się wozi papieża, jak on gdzieś tu się znajduje na terenie jakiegoś kraju. A on w podróżach, i my czytamy o jednym dokładnie, jak był, rozbił się ten okręt koło Malty, ale on mówi o tym, że to się stało 3 razy. I on był naprawdę doświadczany. Ale możemy powiedzieć, kiedy on pisał taki swój, jakby chciałbym powiedzieć, testament, to on pisze do Tymoteusza w 4 rozdziale 2 listu takie słowa. 7 wiersz mówi tak. Dobry bój bojowałem, bieg wykonałem, wiarę zachowałem. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Chciałbym powiedzieć, tu jest wspaniała obietnica. Tak doświadczony jak apostoł Paweł był, to nikt z nas nie jest. Ale tu jest powiedziane, że ta korona jest odłożona wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. I chciałbym powiedzieć, że to jest taka obietnica nam również darowana. Ta obietnica jest dla mnie i dla ciebie, dla każdego z nas. A chciałbym powiedzieć jeszcze takie
obietnicę dla nas, gdy będziemy się rozchodzić, że Słowo Boże nam daje też pewne takie obietnice, które mogą nas pocieszyć i zachęcać. W pierwszym liście do Koryntów w 10 rozdziale jest powiedziane w 13 wierszu takie słowo. 10 rozdział pierwszego listu, 13 wiersz. Właściwie drugą część, ale ja przeczytam całą. Doświadczenie was się nie jęło tylko ludzkie, ale wierny jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad możność waszą, ale uczyni, że z pokuszenia i wyjście, abyście znieść mogli. Chciałbym powiedzieć, że wierny jest Bóg, który nie dopuści, byśmy byli bardziej kuszeni, aniżeli to jest możliwe do zniesienia. Pan zna każdego z nas i wie, co kto jest w stanie znieść. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy wytrwali przy Panu. Tak jak trwał w czasie tych 3 dni ten Abraham, kiedy szedł z tym umiłowanym swoim synem. On wiedział, ja idę z nim, co Pan obmyśli, wiem, że Pan obmyśli, ja temu wierzę, ale ja jestem do ostatniej chwili posłuszny. I może jeszcze na koniec przeczytam z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, to, co nam może wyjaśni i dlaczego i my takie próby przechodzić musimy. Apostoł Piotr pisze w pierwszym rozdziale z tego pierwszego listu, pisze tak. W czym weselicie się teraz maluczko, jeśli potrzeba, zasmuceni jesteście w rozmaitych pokuszeniach, aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, które jednak przez ogień doświadczając znalezione było wam ku chwale i ku czci i ku sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa. A więc tu pisze o doświadczeniu wiary, która jest droższa aniżeli złoto. I to pisze apostoł Piotr i on to pisze do ludu Bożego. A więc każdy z nas w miarę na jak dalece my jesteśmy za Panem i w miarę naszych sił Pan każdego inaczej doświadcza. Ale my mamy za to dziękować. Mamy dojść do takiego stanu, jak apostoł Jakub pisze, abyśmy się radowali z tego, bo Pan daje wyjście i Pan jest ten, o którym Abraham mówi. Pan obmyśli i On obmyśla dla każdego z nas i wyjście z tych sytuacji, w jakich się możemy znaleźć. Niech Pan pobłogosławi każdego z nas i posili, gdy przechodzimy jakieś próby, czy to jest w rodzinie, czy w pracy, czy w szkole. Każdy z nas, dopóki żyjemy, próby będzie przechodzić, żebyśmy mogli ten cel osiągnąć już jako oczyszczeni. Jeśli ktoś próby nie przechodzi, mężowie Boże mówią, jeśli tak wszystko się dobrze układa, to znaczy, że my idziemy z tym światem, ale nie za Panem. Bo jeśli my za Panem idziemy, to musimy przeżywać te doświadczenia, być nieraz tak odrzuceni jak Pan Jezus, który tak wiele dobrego czynił, tak wiele dobrego głosił, a wiemy, co go spotykało. I dlatego i nas to może spotykać i spotyka. Niech Pan nas wszystkich błogosławi. Amen.